Sigmund Freud uważał ją za rodzaj choroby. Richard Dawkins, ten od egoistycznego genu, widział w niej źródło całego zła. Sam Harris, pewien znany publicysta, uważał, że prowadzi do śmierci. No a Karl Marx, to pewnie słyszeliście, uznawał ją za opium dla ludu. A co by było, gdyby się okazało, że religia, wyznawanie wiary jest źródłem szczęścia? Zobaczmy, co na ten temat mówi nam nauka. Skoro już rozpocząłem od wielkich nazwisk, to sięgnijmy po jeszcze jedno. To nazwisko pewnie wielu z Was jest również znane. Nazywa się Blaise Pascal i jest autorem słynnego zakładu. Zakładu Pascala. Na czym on polega? Pascal, który był matematykiem między innymi, mówił, chyba warto poświęcić życie na ziemi po to, żeby żyć wiecznie w niebie. Bo jeżeli okaże się, że Boga nie ma, to stracimy tylko to życie na ziemi. Ale jeżeli okaże się, że Bóg jest, to okazalibyśmy się głupcami, gdybyśmy z możliwości życia wiecznego, szczęśliwego życia wiecznego, nie skorzystali. Co jest ważne? Ważne jest to, że Pascal nie widział za bardzo korzyści w byciu religijnym w czasie naszego bytu ziemskiego. Krótko mówiąc, religia nie miała dla niego jakiegoś praktycznego zastosowania. To nie było źródłem pieniędzy, nie było źródłem szczęścia, nie było źródłem sławy, nie było i tak dalej. Rzeczy, które są pożądane przez ludzi. Nie. Religia na ziemi niczemu nie służyła. Stanowiła ewentualnie koszt. A gdyby się okazało, że jest inaczej? A gdyby się okazało, że właśnie bycie religijnym sprawia, że ludzie są szczęśliwsi? Zobaczmy. Coraz więcej mamy badań mówiących nam o tym, że ludzie, którzy są religijni, w stosunku, w porównaniu do tych, którzy religijni nie są, albo są formalnie religijni, ale tak naprawdę nie praktykują religii, ludzie religijni są zdrowsi, bardziej zaangażowani społecznie, a przede wszystkim, to co nas dzisiaj interesuje, to szczęśliwsi. Do tego jeszcze ludzie religijni żyją dłużej. Mamy na przykład badania, które pokazują nam, że ludzie żyjący w tych samych warunkach żyją średnio o 5 lat dłużej, jeżeli są religijni, w stosunku do tych, którzy religijni nie są. Mając na uwadze to, jak dużo jest naukowych dowodów na pozytywny wpływ religii na zdrowie i szczęście człowieka, tak naprawdę chyba nie powinniśmy pytać, czy religia wpływa na szczęście, ale dlaczego? Jak wpływa na szczęście? W jaki sposób wytłumaczyć to, że ludzie religijni okazują się być szczęśliwsi od reszty? Potencjalnym wytłumaczeniem, dlaczego ludzie, którzy są religijni, okazują się być szczęśliwsi, jest błogosławieństwo radości, szczęścia zsyłane im przez bogów, Boga. Jest to pewne wytłumaczenie, którym się jednak dzisiaj zajmować nie będziemy. Nie dlatego, że ono jest błędne, a dlatego, że jako naukowiec nie jestem w stanie sprawdzić, czy jest prawdziwe, czy błędne. Nauka nie zajmuje się tymi obszarami naszego życia, które dotykają rzeczy sił nadprzyrodzonych. W nauce przyjmujemy proste założenie. Jeżeli coś się zdarzyło, to ma to naturalne wytłumaczenie. I to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, drugi powód, dlaczego się nie zajmujemy sprawdzaniem hipotezy o tym, że ludzie religijni są szczęśliwi, bo dostali dar radości od Boga, jest taki, że po prostu nie jesteśmy w stanie tego zmierzyć. Nauka rozpoczyna się wtedy, kiedy możemy coś zmierzyć, a w tym przypadku tego zrobić nie możemy. A zatem szukamy innych wytłumaczeń szczęścia ludzi religijnych.
Tłumacząc pozytywny wpływ religii na nasz poziom szczęścia, skupię się na czterech rzeczach. Może być ich więcej, ale dzisiaj skupię się na czterech. Po pierwsze, relacje. Po drugie, powtarzanie. Po trzecie, hierarchia zasług. I po czwarte, modlitwa. Takie cztery elementy sobie wypisałem, którymi się dzisiaj zajmę. Zacznijmy od relacji. Niektórzy badacze wskazują, że słowo religia pochodzi od łacińskiego religare, co oznacza łączyć, wiązać. Okazuje się, że ma to uzasadnienie w badaniach naukowych, które pokazują nam wyraźnie, że osoby, które są religijne, praktykują religię, mają relatywnie więcej przyjaciół, znajomych, na których mogą polegać, do których mogą się zwrócić, którzy mają podobne wartości do nich. Wiemy z innych badań, że dobre relacje to klucz do szczęścia. Więc to jest pierwsze wytłumaczenie, dlaczego ludzie, którzy są religijni, są szczęśliwi. Drugi powód, dlaczego ludzie religijni mogą być szczęśliwi, wiąże się z powtarzaniem. Ja wiem, za chwilę do tego dojdę, za chwilę to wytłumaczę, dlaczego mówię o powtarzaniu. Badania pokazują, że osoby religijne, osoby głęboko wierzące, częściej wykazują się aktami życzliwości, częściej są wolontariuszami, częściej są skłonni pomagać innym, częściej współczują niż ci, którzy nie wierzą. Żeby było jasne, te różnice nie są duże, ale jednak są na plus osób religijnych. Dlaczego? Jak to się ma w ogóle do powtarzania? Religia, każda religia praktycznie, ma taki schemat powtarzania, przypominania nam, co jest ważne. Czyli krótko mówiąc, jeżeli ktoś jest katolikiem, to co roku w kościele słyszy podobne kazania, podobne nauki, podobne czytania. Nie zawsze te same, ale odnoszące się do tego samego. Po to, żeby przypominać osobie wierzącej o tym, jakie są jej obowiązki, jakie są jej ograniczenia, jakie są jej priorytety. W ten sposób religia tworzy, utrwala ramy, w których ludzie religijni się zamykają. W ten sposób skłania ludzi do ograniczania, na przykład jedzenia mięsa czy picia alkoholu. W ten sposób skłania ludzi do pewnej aktywności. W ten sposób wymaga od ludzi pewnych działań. Religia dostarcza jeszcze czegoś, co jest bardzo istotne w naszym codziennym funkcjonowaniu, a mianowicie dostarcza nam odmienionej, innej hierarchii zasług niż ta, która, nie lubię tego słowa, ale jest światowa. Tak? Czyli krótko mówiąc, w codziennym funkcjonowaniu ludzie doceniają, dostrzegają, wynoszą cię na piedestał, kiedy jesteś bardzo inteligentny, dobrze zarabiasz, jesteś zaradny, zorganizowany albo na przykład bardzo atrakcyjny fizycznie. Religia mówi zaraz, zaraz. Zwykle w nauczaniach największych światowych religii mamy do czynienia z tym, że to, co świat ocenia jako najważniejsze, w religii w ogóle się nie liczy. Dlatego mogę być nieatrakcyjny, ale być dobrą, ważną, cenną osobą. Religia zmienia nam hierarchię zasług. Układa nam hierarchię zasług inaczej niż w codziennym naszym funkcjonowaniu. W końcu źródłem szczęścia, które zyskujemy dzięki religii, może być modlitwa i medytacja. Modlitwa i medytacja. Tutaj posłużę się, nie naukowo do tego podejdę, ale posłużę się bardzo wyraźnym przykładem człowieka, który zasłynął swego czasu jako najszczęśliwszy człowiek na świecie. Nazywa się Matthieu Ricard. Dzisiaj jest buddyjskim mnichem, a kiedyś był robiącym karierę naukowcem, genetykiem. Matthieu Ricard
został poddany kiedyś badaniu i okazało się, że w czasie, kiedy medytuje, jego mózg wytwarza falę gamma na poziomie absolutnie nieosiągalnym dla innych ludzi. Jednocześnie zaobserwowano, że w jego mózgu te części, które odpowiadają za odczuwanie stresu, zmartwienia, smutku, stają się mniej aktywne, gdy mamy do czynienia z medytacją. Medytacja, modlitwa to jest to, co sprawia, że wielu ludzi, którzy są głęboko wierzący, może być szczęśliwym. A zatem na koniec jeszcze dwie rzeczy, które wydają mi się być istotne w kontekście tego, o czym mówimy. Po pierwsze, mam duże wątpliwości, czy traktowanie religii jako narzędzia do bycia szczęśliwym jest właściwe. Fakt. Mamy badania, które mówią o tym, że ludzie religijni są szczęśliwsi, żyją dłużej, mniej palą, rzadziej sięgają po narkotyki, dłużej trwają w związkach itd., itd. To wszystko prawda, ale to wcale nie znaczy, w mojej ocenie, że stając się religijnym, będę szczęśliwszy, będę taki. Traktowanie religii jako narzędzia do uzyskania celu, jakim jest szczęście, uważam za dość ryzykowną strategię. Zauważcie, że ludzie, którzy praktykują religię i są szczęśliwi, nie robią tego dlatego, żeby być szczęśliwym. Paradoks polega na tym, że ja mogę robić coś nie z myślą o tym, żeby jakiś cel osiągnąć, a mimo to ten cel właśnie osiągnąć. Tak dokładnie jest z religijnością, tak dokładnie z praktykowaniem religii. To jest tak samo, przepraszam za tą analogię, ale taka przyszła mi do głowy. To jest tak samo jak moim celem, kiedy jem chipsy, nie jest to, żeby przytyć, ale jeżeli jem chipsy, to mam do czynienia z nadwagą. W przypadku religii i szczęścia jest dokładnie w przeciwnym kierunku. Moim celem nie jest szczęście, tylko wiara, pogłębianie wiary. Ale praktykując wiarę, praktykując religię, staje się szczęśliwszy. Druga rzecz, którą musimy sobie wyjaśnić na końcu, kiedy mówimy o związku pomiędzy religią a szczęściem, to jest pewne rozróżnienie, które dla niektórych nie jest jasne i nie przychodzi od razu do głowy. Możemy rozróżnić, i naukowcy już to robią, religijność wewnętrzną i zewnętrzną. Religijność wewnętrzna jest wtedy, kiedy ktoś wierzy w Boga, kieruje się jego nauczaniem, traktuje nauki jako drogowskaz w swoim życiu. To jest religijność wewnętrzna. Ale oprócz tego mamy do czynienia z religijnością zewnętrzną, tą skoncentrowaną na rytuałach, na praktykach, na śpiewaniu kolęd i sypaniu kwiatków na procesji. Czasami oczywiście obydwie idą w parze, ale często są rozłączne. Badania mówią jasno. Tym, co sprzyja szczęściu, jest religijność wewnętrzna, czyli życie wiarą, a nie życie rytuałami. O, trudny temat dzisiaj był, ale mam nadzieję, że sobie z nim poradzicie. Z tym was dzisiaj zostawiam.